Sejm opowiedział się za przystąpieniem Szwecji i Finlandii do NATO. Przyjęto w tej sprawie dwie ustawy, które trafią teraz do Senatu. W głosowaniu nad projektem ustawy dotyczącym ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO posłowie byli jednogłośni. W sprawie przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego Finlandii za było 440 posłów. Jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Jak mówiła poseł Barbara Bartuś, przystąpienie Szwecji do NATO powinno sprzyjać otwartości na nowe inicjatywy polityczne i wzmacnianiu tych, które już funkcjonują. Akcesja Królestwa Szwecji do NATO w sposób znaczący podniesie poziom bezpieczeństwa w regionie Morza Północnego, stanowiąc korzystną zmianę środowiska bezpieczeństwa wokół naszego kraju, sprzyjając bezpieczeństwu i rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie poszerzy możliwości politycznej i gospodarczej współpracy bilateralnej. Wejście Finlandii do NATO poprawi znacząco poziom bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, dodał poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Morze Bałtyckie stanie się prawie wewnętrznym, za wyjątkiem enklawy kaliningradzkiej, stanie się praktycznie wyłącznym akwenem wewnętrznym państw natowskich, co sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa również naszego państwa. Wejście do sojuszu zarówno Szwecji, jak i Finlandii oznacza wzmocnienie militarne, dodał wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Współpraca Rzeczpospolitej z tymi krajami w sferze wojskowej już jest. Te kraje, tak jak mówiłem na komisji, już w tej chwili mają siły zbrojne interoperacyjne z państwami sojuszu. Już w tej chwili uczestniczą w szkoleniach, uczestniczą w manewrach, uczestniczą w wielu przedsięwzięciach wojskowych, także oczywiście z udziałem sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Aby nowe kraje mogły przystąpić do NATO, każde państwo członkowskie sojuszu musi wyrazić na to zgodę. Do tej pory akcesję Szwecji i Finlandii do NATO ratyfikowały Dania, Norwegia, Islandia i Kanada. We wtorek ambasadorowie krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji.